Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, dwa konkretne pytania. Pierwsze, wracam do tematu tych kontroli doraźnych. Dlaczego one są tak ważne? Ile zajmują czasu proporcjonalnie, czy środków, które NIK przeznacza na nie? A drugie pytanie do tych braków kadrowych, które obserwujemy. Wymienił Pan Prezes, że w Polsce mamy taką sytuację, że budżet przeliczony na pracownika NIK-u, no to jest to w Republice Czeskiej, państwie na podobnym poziomie rozwoju, jest 70% więcej. Czy te braki kadrowe nie są związane również z tym, że po prostu dla wielu osób, które mają ku temu kompetencje, no niestety dzisiaj praca w Najwyższej Izbie Kontroli jest rynkowo nieopłacalna i po prostu mamy z tym problem, że w administracji publicznej na tak kluczowym odcinku nie możemy zaoferować jako państwo odpowiednich wynagrodzeń?